Marcin Poręba, Zakład Chemii Medycznej i Mikrobiologii, Politechnika Wrocławska. Księżyc mówi do Ziemi. Słuchaj, Ziemia, ostatnio niewyraźnie wyglądasz. Co ci się stało? Jestem chora, złapałam pasożyta. Nazywa się Homo sapiens. Homo sapiens? Daj spokój, to przejściowe. Wyjazd steroidy na pewno pomoże. Tak jak w tym dowcipie, tak i w życiu często jesteśmy narażeni na ataki chorób pasożytniczych. Jak je leczyć? Jak sobie z nimi radzić? Tym właśnie zajmujemy się w tym laboratorium. Jedną z głównych chorób pasożytniczych jest malaria, która rocznie zabija kilka milionów ludzi, głównie w Afryce i Ameryce Południowej. Głównym narzędziem do walki z chorobami pasożytniczymi, nie tylko z malarią, są lekarstwa. Ale jak ich szukać? Jak poszukiwać związków chemicznych, które w przyszłości mogą stać się prekursorami dobrych leków? O tym właśnie jest nasz projekt. W naszym laboratorium zajmujemy się proteazami. Są to enzymy proteolityczne, które hydrolizują, które przyspieszają rozkład wiązania peptydowego. Naszym głównym zadaniem jest zaprojektowanie i synteza tysięcy związków chemicznych, tysięcy substratów, które będą rozpoznawane przez enzymy, przez proteazy. Głównym zadaniem jest porównanie w ten sposób ludzkich i pasożytniczych proteaz, ponieważ tylko w ten sposób możemy znaleźć różnice w ich budowie, w ich strukturze, zaprojektować specyficzny substrat, przekształcić go w inhibitor i zablokować proteazę pasożytniczą. Jest to bardzo ważne, ponieważ specyficzne inhibitory muszą blokować tylko proteazy produkowane przez pasożyta, natomiast być niewrażliwe na proteazy ludzkie, tak by nie zagrażać ludzkiemu organizmowi. Jest to zadanie trudne i pomimo całego zaplecza technologicznego, nowoczesnego sprzętu, jaki posiadamy, każdy projekt, który rozpoczynamy w tym laboratorium, zaczyna się właśnie tutaj. I to jest w tej pracy niesamowite.